Stop, raz! Długo nie było filmu z budowy, a tu widzicie, nieco, nieco powstało. O, nadproża zalane. A ja witam się z wami w kolejnym odcinku. Wczoraj do, kurde, ręcznie zalewane. W dwójkę zalewaliśmy, no, zajęło nam to 5 godzin, zalanie dwóch nadproży. Nie sądziłem, że aż tak to jest ciężka robota, zalewanie ręczne takich oto nadproży. Tym bardziej, że są schody i można po schodach chodzić. Ale wyszło to całkiem fajnie. Tutaj taki lekki gryzik. Trochę nie miejscami była gęsta zaprawa, ale wiecie, jak to jest mieszane ręcznie. O, tutaj już troszkę lepiej, ale nie jest źle. Najważniejsze, że teraz zlane, rozszalowane. Ale dzisiaj muszę ten cały segon tutaj ogarnąć, tu, jeszcze na dole. I co jeszcze? Przyjechali pomocnicy. Przywitać się! Przyjechał klub bokserski WKB Wejherowo. Mają u nas to zgrupowanie, kuzynostwo prowadzi. Prowadzi właśnie ten klub bokserski i właśnie dzisiaj wymyślili sposób na trening. A dzisiaj będziemy wozić deski i je układać. Tutaj będę już strych tutaj obijał. Z tego względu, żeby było bezpiecznie podczas obijania, murowania. I to wszystko dzisiaj prawdopodobnie zrobimy. Jak się uda, te blaty trzeba jeszcze porozbijać, te deski wykorzystać. I tu wszystko ogarnąć, pustaki do góry wszędzie wnieść. Tu. Pustaki do góry, palety porozciągać po całym placu. A najpierw idziemy na dół poładować wszystkie stemple metalowe, bigi oraz jakieś blaty, które są brata. Muszę to wszystko oddać, bo to nie, po prostu nie moje. Tak więc bierzemy się do roboty. To co, działamy? Zapraszam. Tak więc zaczynamy od rozstemplowania tutaj oto tych schodów. Te schody już można spokojnie rozstemplować. O, o, pierwszy pomocnik, o. Przywitaj się, Wojciech. Siemanko. No, to jest właśnie główny prezes właśnie klubu wejherowskiego, klubu bokserskiego i jego drużyna. To co, dobra, wiecie co, najpierw by trzeba było tak, tutaj te wszystkie blaty, oprócz tych deskowanych, wszystkie stemple metalowe na przyczepę ładujemy i tak, żeby nie uszkodzić tych desek, bo te deski przyjdą na dach, także czekajcie, to na bok. Stemple metalowe, nie wiem, czy pojedynczo, po dwóch będziecie ładować. I teraz tak, ten tu blat idzie wek, bo ten tu zostaje. O, tylko te wszystkie te z tych płyt ładujemy. O. Także ja ich trochę roboty nauczę. Zobaczymy, na ile się zdadzą. Kuźnie. O, Paweł bierze tutaj stempla kolejnego. Wszyscy, kurde, się biorą ostro do roboty, także jakby taką miał. Tamte, aha, tu jeszcze to są dwa stemple. Tamte wszystkie, o, te blaty, bigi. To wszystko trzeba załadować, nie? Trzymaj. O. I jak, Wojciech, się podoba praca na budowie? Elegancka. Elegancka. Lubimy pomagać, może zadowolona. Mówi, że pierwszy raz w życiu taki trening mają. A przede wszystkim nauczył się trochę roboty. O, tu kolejny. O, tu już można wszystko rozszalować. Tu już ponad miesiąc tutaj sterczy. Także można śmiało ściągać. Wszystko na przyczepie. Te też, no. To te bigi. No, to wziąć. Wszystko ładujemy. O, kurde, taka ekipa to elegancko idzie. Okej. Okay. To każdy trening zrobimy. No. Na biceps. No to szczerze, uwaga! O. Uwaga, nie pchać do paluchów, bo to... O. Paluchy byłyby połamane. I co, fajny trening dzisiaj. Co dopiero, że jest rozgrzewka, wiesz? Trening dopiero się zacznie, jak trzeba będzie nosić, kurde, do góry wszystkie deski. Ale i tak najgorsze zostało zrobione, bo wszystkie... Tu było jakieś 80 pustaków zostało wyniesione do góry. To wszystko. Te nie, to tam na stronę, tam na tą hałdę tam, nie? Albo tutaj, w tym, wedle tego, tutaj na tą kubkę opału, nie? Bo to wszystko opał już.
Tylko te długie, nie? Lapka 200 ze mną. No. Cześć, z góry jeszcze jest do zaniesienia, idę zobaczyć. Ach, ciach. Widzicie, taka ekipa to sama przyjemność, robota. Dobra, to jest zlane. Wszystko sobie ładnie dosycha. A my jedziemy zawieźć i załadować deski i za chwilę deskujemy tutaj tą górę. Ty nie, to tam opał już, nie? To już opał jest. To jest opał, to tam już zostaje. To też zostaw, nie? To już tu młody nawet, a może tu na dworze zostawić. Właśnie ten cały bałagan trzeba ogarnąć. Wszyscy chyba nie są potrzebni, więc jeżeli komuś się nudzi, to te pustaki można ponosić, tylko uwaga na te wszystkie tutaj te odpady. O, tam. I te tu pustaki można ponosić, już wam mówię gdzie. Ten, na razie nie chyba. Uwaga, bo tutaj ten taśma. I te pustaki będziemy układać chyba tutaj wedle ściany, nie? Dobra. Tutaj tego, te tu odpady weźmiemy na bok. I tutaj. O. I o, normalnie od czoła układamy. Ale ja myślę tak chyba, tak będzie bezpieczniej. W drugą stronę. Nie tak, odwrotnie. O, tak wzdłuż, no. Będzie bezpieczniej, one tak będą lepiej leżeć, nie? I tutaj układamy. To takie w sam raz. I ewentualnie jakby wam się nudziło, możecie drugą paletę ponosić, nawet te wszystkie, nie? No. Także to jak coś to jest do ponoszenia, tutaj można ponosić. I wtedy ewentualnie jedną paletę tu, a drugą nawet tu można ponosić, nie? Ale to do tego czasu ja będę. Deski mamy załadowane, ja widzę, że tam pustaki już się powoli kończą. Także jadą ostro z tematem, mamy całą przyczepę desek. Tu ekipa WKB idzie właśnie. Prawie jak ekipa naszego nowego domu. Kurde, naprawdę taka pomoc to daje naprawdę dużo satysfakcji oraz dużo pomocy. Zobaczcie, znaleźli sposób i robią tak jak kurczę, jak w wojsku. Jeden drugiemu podaje i wtedy robota idzie. Dobra, widzimy się już na stropie. Panie, dawaj robotę! I zobaczcie. Nie no, petarda. Ile tam już zostało? Koniec! Ile jeszcze kostek? 12. 12. Jezus, to jest kurde, dosłownie nic. Fajnie tak z boku patrzeć i... patrzeć jak się kurde robota sama robi. To są wariaty na robotę. Jak ja miałem taką ekipę od początku budowy, on go w tydzień postawił ten dom. Już mieszkał. Jo. Ej, może ja zamówię do tego, zaprawy tynkarskie, to tynki zrobimy, co? Dobra. To kurde, dwa dni tynki zrobione. Ja będę sprawdzał pojemnico. Końcóweczka, dawać pamięć. Będzie przerwa, 30 sekund. I te deski nosimy. Nie no, nieźle. Petarda. Nie, bardzo połamane, fajnie. To nic, dawaj połamanego. Połamane też, będą na docinki. Te wszystkie tutaj. O, już się moc kończy. O, już czeka, tak nie może być. 10 pompek. Ostatni idzie. Ostatni. No i petarda. Elegancko. Mówiliście wszyscy rób, no tu jest fajnie. I super. Chłopaki powoli kumają bazę i wiedzą jak już układać deski, każdy już... To on tutaj daj, bo ta ma tutaj pęknięcie, to tutaj, nie? Ona jest trochę dłuższa, to on też tutaj. I te właśnie, o, ta na dłuższe. Już wam nawet nie muszę mówić. Kurde, elegancko, naprawdę, chłopaki tu sprawują się rewelacyjnie. To tutaj do krótkich, nie? Będzie to więcej układu, ale to już. Ta do długich. Ło, wow, ale ciepło, co? No, krótko. Długo jesteście w klubie? Ja, długo. Ja? O, jakieś osiągnięcia? To tutaj daj do krótkich. Co, jakieś osiągnięcia czy nie ma jeszcze? Na razie nie. Na razie nie. No ale tutaj wśród was jest, nie? Brązowa medalistka. No ale jeszcze brązowa medalistka, mistrzostw Europy. No to za chwilę opowiemy o tym. A na razie skupujemy się na noszeniu desek, a za chwilę po coś pogadamy. Ja we chwilę skończyłem tutaj robić podłogę. O, już tutaj pustaki idą do góry, bo tu będzie dalej murowane i widzicie jakie mam piękne rusztowanie, które od razu pełni funkcję podłogi w strychu. Jeszcze trzeba to jakoś dodatkowo wzmocnić. Chłopaki już kończą wyciągać deski do góry. Co to za deska?
Łapasej! Podajemy dalej, czy trochę przerwy? No to kurde, trzeba wszystko podać. No? Nie, panie, pusto! No jeszcze teraz blaty, nie? No, chwila przerwy, nie? Chwila przerwy, no. Ale zobacz, jak chwilę czasu mam podłogę zrobione, nie? No. Ale zajebiście. Ale jacy wy mali tam na dole jesteście? A jaki ty duży u góry? Tam wystarczy dla każdego? Podzielą się. No, kurde, więcej nie mam. No ewentualnie piwo. Nie no, piwo młodzieży nie dajemy. Młodzieży nie może. No. No, bambo. O, Kazik, stolarz. Kurde, stolarz, murarz. Jo, teraz jeszcze druga strona, taki sam rząd zrobimy, tutaj włożyłem pustaki i jest elegancko, już można działać dalej, nie? Naprawdę, to jest, kurde, ja już sam bym to robił cały dzień, nie? A tu raptem godzina czasu i tyle chłopa, to idzie robota ekspresowo, nie? Ale nie wiem, czy, kurde, się chwaliłem, a się jeszcze nie chwaliłem. Mamy tutaj wśród tego towarzystwa jest brązowa medalistka Mistrzostw Europy. Mistrzyni Europy, pokaż się z tego tłumu. O, widzicie tą panią? I to można dodać, że to jeszcze jest moja rodzina, bo córka mojej kuzynki, która wywalczyła ten tytuł ciężką pracą, co? Oliwia? Dokładnie. Ty, dzisiaj jakiś sparring? Jasne. To więc tak, wam dam taki mały challenge, jeżeli będzie 5000 łapek w górę pod tym filmem w ciągu... O, dajmy 48 godzin, zmierzę się z którymś z tych zawodników, bo jeszcze będą ładnych parę dni i wybierzemy się właśnie do miejsca, gdzie mają treningi i zobaczymy, co ja jestem wart i jaki łomot mi spuszczą, także jeżeli chcecie zobaczyć moją rozpaszoną mordę, to 5000 łapek i działamy dalej, także jest o co walczyć. No i co, ekipa, działamy jeszcze, czy już koniec treningu? Działamy, nie? Jeszcze blaty wszystkie ponosimy. Ewentualnie możemy jeszcze drugi taki podest zrobimy. Naprawdę wam bardzo dziękuję z tego miejsca, ale to nie koniec podziękowań. Jeszcze sobie jeszcze chwilę pogadamy. Fajne właśnie z góry tak patrzy. No, a tamta pani, która tak się najbardziej śmieje, to jest właśnie moja kuzynka. No, także widzicie, o, już sąsiad przyjechał. Siema, sąsiad. Widzisz, jaką mam dzisiaj ekipę? Do Wborowa przyjechała z ekipą Nasz Nowy Dom. Do Wborowa przyjechałeś z ekipą Nasz Nowy Dom. No. Jeszcze ciebie brakuje. A na otwarciu będą kuchenne rewolucje. Jo, na tym, słyszysz? Gesslerowa przyjedzie na kuchenne rewolucje jeszcze. O, to by się przydało, nie? A widzisz. Tyle mu minęło, nie? Dobroci. Działamy dalej. Dobra, widzicie, ekipa się już rozchodzi. No i co, widzimy się później, zobaczymy się, kurde, już podczas sparingu, co tu będzie się działo, nie? Co Wojciech jeszcze powiesz? Będziemy gotowi na ciebie. Będziemy. Przygotujemy ci, panie Kaziku, najsłabszego, żebyś miał szansę. No i zobaczymy, co się będzie działo, nie? Ale czekamy na te 5000 łapek w górę, nie? No, to jest inna sprawa, to tu po prostu dokleimy do tego filmu, ale jeszcze, kurde, i u was w klubie zrobimy ewentualnie film, jeżeli będzie te 5000 łapek, to już wtedy już będzie na ten. No zobaczcie, ty z tym osłem, kurde, całe życie muszę się użerać, nie? Masakra, wiecie jak to jest ciężkie? Masakra, szkoda gadać. Także ja się biorę dalej do roboty, zobaczcie ile roboty szafnięte, teraz wyrównam to fajnie sobie piłą. Także na razie się żegnamy i w dalszej części już będziemy, jeszcze trochę tu podziałamy i potem będzie część rekreacyjna, także do później. Jak widzicie, za dużo nie udało mi się zrobić, zostało, ale za to został praktycznie cały strych obity. I obijałem całymi blatami, nie rozbijałem ich, bo z tego względu, czemu ich nie rozbijałem, bo po pierwsze, te tu klepki zawsze będą mocniejsze niż takie pojedyncze deski, a po drugie, zajmowałoby to czas, a po trzecie, to w niczym nie przeszkadza i postanowiłem, że zostawię te klepki i tyle. Mniej roboty, więcej zrobione i wytrzymalsze. I tak tego potem nie będzie widać, bo tu jeszcze przyjdzie warstwa izolacji, także w niczym to nie przeszkadza, powiem krótko. No jak widzicie, tu już zacząłem sprzątać, tu już jest posprzątane na glans. Deski już przygotowane, trochę posortowałem jeszcze je bardziej. Jutro przyjedzie szwagier Rafał i będziemy razem obijać jutro dach.
a na tą chwilę się zbieram, bo zostałem zaproszony, jak sami wiecie, tę chwilę prędzej właśnie kuzyn zaprasza z kuzynką na mały sparring oraz grilla, także zobaczymy, co to będzie. No i co, już się będziemy widzieć u nich i zobaczymy, co to będzie, bo sam jestem ciekaw, a na tą chwilę się żegnamy. Co tam, mistrzyni Europy? A świetnie. Patrzcie, zawodnik już czeka. Się rozgrzewa. Będzie ostry pierdziel, co? Co tam? Fajnie. Zimno. Fajnie tu macie, co? Tak. No. Patrz, jak on się rozgrzewa. Kurde, da mi w pierdziel. Także widzicie, takie mają tutaj warunki na zgrupowaniu. Basen, szmery, bajery. Tak to można, kurde, zgrupowania prowadzić, nie? Kotek. No ja, rotem. Zabawa. Pokazujemy, że się... Ale jak? Jak się nie napali, bo on ci odda. Nie mówię, bo to by nie... Ale co ja mówię? Nie, nie, nikt nie ma. Zaczę, ja tylko w mordę. No i dla niego będzie beka. Ej, nie ja nie. Próbuj go trafić. A co? No w nagrywasz? Zaczynamy. Proszę się przywitać. Trzeba. Krok do tyłu. Ale proszę, jest nie ta wada. No. No, ale... I co ja robię? Czuję. No. Jezu, ciężko ruszyć? O Boże! Kosek, się wytrzyma. 30 no. Lżejszy. A ile on boksuje? No króciutko tam. 60 walk. No. A ja 1000 sekund. Dawaj. Dawaj. Także widzicie. Doszedł przed chwilą do walki. Kazik, kuźma. Kazik dał z siebie dużo, także dużo go kosztowało. Ustawki lepiej nosić. Widział, ile to jest ciężkiej pracy, żeby się mierzyć. Popracowali, no. Nie wiem, minutkę albo półtorej, a tak... Ja mamy... w ogóle kondycji nie mam, nie? Bardzo fajnie, jak na pierwszy raz Kazik super, pokazał, że tu próbuje. Kostek doświadczony zawodnik, 60 walk, 63 walki zwycięskie, także 70 walk, 63 tam zwycięskich, także bardzo dobry zawodnik. O, to nieźle. Więc Kazik mierzył się tutaj z fajnym chłopem, dał z siebie 200%. No, wyszło jak wyszło. Oceniamy go bardzo wysoko, jak na pierwszą walkę i pierwszy raz ubrane rękawice, to bardzo fajnie. No, a się jeszcze nikt nie bił. Poza tam swoimi przypychankami. Ze mną nigdy byś nie wygrał. Dałem ci kostka, kostek młody. Także widzicie, nie jest łatwo. Także, tak jak wspominam, prędzej jak mówiłem, 5000 lajków w ciągu 408 godzin, jedziemy do WKB. I widzimy się już na ringu, trochę może mi wskazówek dadzą, może coś lepiej będzie. A ja w tym miejscu zapraszam was na kanał Zaboksowani, który prowadzi Oto Tempan. I tam możecie więcej takich ciekawostek zobaczyć. O, tu macie gry Wejherowo. No, także my będziemy się na tą chwilę żegnać. Takim miłym akcentem żegnamy was. I co, do następnego odcinka. Na razie, cześć.